tematem mojego wprowadzenia do rozmowy jest wojna o pokój. Wojna o pokój, dlatego że każda wojna kończy się pokojem prędzej czy później. Nigdy nie słyszałem, żeby ktokolwiek prowadził wojnę o wojnę. Zatem każda wojna jest o pokój, nawet jak się nie nazywa wojną, bo teraz wojen właściwie nie ma. W każdym razie do niedawna ich nie było. Zgodnie z tym, co Radio Erewań odpowiedziało swojemu zaniepokojonemu słuchaczowi. Zaniepokojony słuchacz zadzwonił do Radia Erewań z pytaniem, czy będzie wojna. Na co Radio Erewań mu odpowiedziało, że wojny oczywiście nie będzie, natomiast rozgorzeje taka walka o pokój, że nie zostanie nawet kamień na kamień. No to coś takiego się dzieje na naszych oczach. Proszę Państwa, mamy wojnę na Ukrainie, chociaż zimny ruski czekista Putin do niedawna nazywał to specjalną operacją wojskową, ale chyba teraz to się zmieni. Chyba że wcześniej zostanie jakieś rozwiązanie znalezione, o czym w dalszej części. Natomiast chciałbym Państwu przedstawić historię, jak do tego doszło. Dlatego, że jeśli poznamy historię, jak do tego doszło, do tego konfliktu, no to będziemy mogli lepiej zrozumieć, co się tam dzieje, to po pierwsze, a po drugie będziemy mogli z dużym, być może prawdopodobieństwem powiedzieć, czym się to może zakończyć. Żeby to tło historyczne dobrze przedstawić, muszę się cofnąć w czasie do 1980 roku. Wtedy się okazało, że polityczny porządek jałtański w Europie, ustanowiony w 1941 roku, zaczyna się rozsypywać. To w Polsce się właśnie okazało, powstał 10-milionowy ruch opozycyjny i nie było innego sposobu, żeby go spacyfikować, tylko wprowadzić stan wojenny. No więc to był taki sygnał, że ten porządek jałtański zaczyna się sypać, no i to stwarzało problemy dla sowieckich przywódców. Ale wtedy na czele Związku Sowieckiego stali tacy starcy, jak Breżniew, jak Andropow, jak Czernienko, i oni już chyba mentalnie nie byli w stanie znaleźć jakiegoś rozwiązania. Dopiero kiedy sekretarzem generalnym został Michał Gorbaczow, młody, jak na stosunki sowieckie, działacz polityczny, no to on podjął decyzję, że zamiast bronić do upadłego tego porządku jałtańskiego, który się rozsypuje, trzeba spróbować alternatywnego rozwiązania w postaci manewru ucieczki do przodu. Na czym manewr ucieczki do przodu polegał? Na zaproponowaniu stronie amerykańskiej wspólnego ustanowienia nowego porządku politycznego w Europie, który zastąpiłby ten jałtański. Jeżeli Amerykanie podejmą ofertę, no to znakomicie, to tego nowego porządku nie trzeba będzie przed nikim bronić, bo nikt go nie będzie atakował. No i to się rzeczywiście stało w marcu 1985 roku. Michał Gorbaczow na spotkaniu w Genewie z prezydentem Ronaldem Reaganem zaproponował mu podpisanie traktatu rozbrojeniowego, co było takim sygnałem dla komentatorów, że Związek Radziecki uznaje się za pokonanego w zimnej wojnie. To było coś takiego, ale sens tej propozycji był właśnie znacznie dalej idący. To był ten manewr ucieczki do przodu. Amerykanie podjęli ofertę. No i rezultat, dowodem na to, że przyjęli ofertę, były doroczne, cykliczne spotkania obydwu przywódców. Następne takie spotkanie odbyło się w 1986 roku w Reykjaviku na Islandii. I to jest ważna data w historii Europy, dlatego że po tym spotkaniu pojawiła się wiarygodna informacja, że istotnym elementem tego nowego porządku politycznego, którego ustanawianie trwało 25 lat, więc to nie była jednorazowa decyzja,
ale istotnym elementem tego przyszłego porządku politycznego będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego z Europy Środkowej. Ta ewakuacja nastąpiła prawie 10 lat później, ale wtedy pojawiła się wiarygodna informacja i ta wiarygodna informacja wywołała ogromny rezonans w państwach środkowej Europy, między innymi w Polsce. Rozpoczęły się przygotowania do transformacji ustrojowej. Mówię o tym dlatego, żeby przypomnieć, że transformacja ustrojowa nie była efektem żadnej przewagi wojskowej, żadnej walki, żadnego ujarzmienia, tylko była wynegocjowana. Była wynegocjowana przez stronę amerykańską i przez stronę sowiecką. Jeśli chodzi o kształt transformacji ustrojowej w Polsce, no to wynegocjowali ją dwaj ludzie. Ze strony amerykańskiej Daniel Freed, taki urzędnik Departamentu Stanu, on i dzisiaj jest wysokim urzędnikiem Departamentu Stanu, tylko wyżej w hierarchii stojącym niż wtedy. On nawet potem był ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Warszawie, żeby sprawdzić, czy wszystko tu przebiega zgodnie z ustaleniami. A ze strony sowieckiej był ówczesny szef KGB Władimir Kruczkow. A generał Kiszczak dostał te ustalenia do wykonania. To nie generał Kiszczak zaprojektował transformację ustrojową, tylko tamci, a on po prostu ją wykonał jak najlepiej potrafił. Rozpoczęły się, jak mówię, przygotowania do transformacji ustrojowej. To, co oznaczało, że Polska, podobnie jak inne państwa środkowej Europy, spod kurateli sowieckiej przechodzi pod kuratelę amerykańską. No i wydawało się, że tak będzie, aż do 17 września 2009 roku. Bo 17 września 2009 roku prezydent Obama dokonał słynnego resetu w stosunkach amerykańsko-rosyjskich, bo już nie sowieckich, bo Związek Radziecki w międzyczasie przestał istnieć i pojawiła się Federacja Rosyjska. Na czym polegał reset? Na tym, że prezydent Obama wycofał Stany Zjednoczone z aktywnej polityki w Europie Środkowo-Wschodniej. Dlaczego prezydent Obama to zrobił, to ja tego nie wiem, bo on mi się nigdy nie zwierzał, ale warto w związku z tym przypomnieć wydarzenie, które miało miejsce miesiąc wcześniej. 18 sierpnia 2009 roku w Soczi spotkali się izraelski prezydent Szymon Peres i ówczesny rosyjski prezydent Dmitrij Miedwiediew. Z tego spotkania żaden komunikat się nie ukazał, ale prezydent Peres w wypowiedzi dla jednej z izraelskich gazet tam zdradził, że złożył prezydentowi Miedwiediewowi dwie obietnice. Pierwszą, że Izrael nie uderzy na Iran. No i to do dzisiejszego dnia nie uderzył. Drugą obietnicę, że on, czyli prezydent Peres, namówi prezydenta Obamę do wycofania elementów tarczy antyrakietowej ze środkowej Europy. Widocznie prezydentowi Miedwiediewowi na tym zależało, co za to obiecał prezydentowi Peresowi, no to on już nam tego nie zdradził, ale na pewno mu musiał coś obiecać, bo prezydent Peres nic by za darmo nie zrobił, zwłaszcza takiej obietnicy by nie składał. No i chyba go namówił. Chyba go namówił, bo miesiąc później prezydent Obama nie tylko wycofał elementy tarczy antyrakietowej ze środkowej Europy, ale w ogóle wycofał Stany Zjednoczone z takiej aktywnej polityki w tej części Europy, co wywołało efekt politycznej próżni. Ale natura nie znosi próżni, zwłaszcza politycznej, i tę polityczną próżnię natychmiast wypełnili strategiczni partnerzy, czyli Niemcy i Rosja. Co oznaczało, że Polska, która leży w niemieckiej strefie Europy, przechodzi pod kuratelę Republiki Federalnej Niemiec. No i to miało jeszcze dalsze następstwa, dlatego że w listopadzie 2010 roku na szczycie NATO w Lizbonie zostało proklamowane strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. Strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. NATO i Rosja przestały być wrogami,
stały się strategicznymi partnerami. Już zasadnicza zmiana sytuacji. Takim najtwardszym jądrem tego strategicznego partnerstwa NATO-Rosja było strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie, a kamieniem węgielnym strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego był podział Europy na strefę niemiecką i strefę rosyjską prawie dokładnie wzdłuż linii Ribbentrop-Mołotow. Prawie mówię, dlatego że republiki bałtyckie, które pierwotnie były po wschodniej stronie kordonu, to teraz już się znalazły po zachodniej stronie kordonu, ale Ukraina była w części rosyjskiej. No i wydawało się, że klamka zapadła. To właśnie był ten porządek nowy, po 25 latach ustanowiony, który można nazwać lizbońskim od miejsca jego proklamowania. Wydawało się, że klamka zapadła na 50, może nawet na 100 lat. No, to miało swoje, jakby powiedział Lech Wałęsa, plusy dodatnie i plusy ujemne, ale nie o tym chcę mówić, tylko że prezydent Obama pod koniec 2013 roku wysadził to strategiczne partnerstwo NATO-Rosja w powietrze. Razem z całym porządkiem lizbońskim. On nie przetrwa nawet 5 lat. W jaki sposób to zrobił? Ano, Stany Zjednoczone wyłożyły 5 miliardów dolarów na zorganizowanie na Ukrainie Majdanu. No, strzelanina była, to pamiętamy, jak to wyglądało wszystko, którego nieukrywanym wcale celem było wyłuskanie Ukrainy z rosyjskiej strefy Europy. To oznaczało, że Stany Zjednoczone wracają do aktywnej polityki w tej części Europy z takim wejściem smoka od razu. A to z kolei oznaczało, że Polska spod kurateli niemieckiej przechodzi ponownie pod kuratelę amerykańską. No i to oczywiście musiało spowodować następstwa na, że tak powiem, wewnętrznym rynku politycznym w Polsce, bo dopóki Polska była pod kuratelą niemiecką, no to naturalną sprawą było to, że na pozycji lidera sceny politycznej jest Volksdeutsche Partei z Donaldem Tuskiem, ale jak przeszliśmy pod kuratelę amerykańską, to już nie. Jak pamiętamy na Ukrainie, to strzelanina i tak dalej, zamieszanie, żeby nastąpiła wymiana ekipy. U nas łagodniej to przebiegało. Tylko trzej kelnerzy zawiązali straszliwy spisek przeciwko III Rzeczypospolitej i zaczęli podsłuchiwać dygnitarzy Platformy Obywatelskiej. Innych nie podsłuchiwali. W rozmaitych warszawskich restauracjach, głównie w knajpie pod Pluskwami, czyli restauracji Sowa i Przyjaciele, ale w innych też, ale przede wszystkim tam. I tam nagrali 900 godzin tych podsłuchanych rozmów. My to tylko okruszki poznaliśmy, tam 900 godzin, co tam jest dalej, to byłoby to bardzo ciekawe. Ale myślę, że kelnerom musieli pomagać pierwszorzędni fachowcy. Dlatego, że 700 godzin ci kelnerzy nagrali w rezydencji premiera Tuska, gdzie kelnerzy nie mogą tak się szarogęsić jak po knajpach. No i dlatego myślę, że musieli im pomagać pierwszorzędni fachowcy, pragnący oczywiście zachować anonimowość, dla których założenie podsłuchów w rezydencji premiera Tuska nie przedstawiało żadnego problemu. No i te rewelacje z podsłuchanych rozmów zaczęły od początku 2014 roku przeciekać do niezależnych mediów głównego nurtu, kompromitując działaczy wysoko postawionych działaczy Platformy Obywatelskiej. No, podam przykład. Podsłuchana wypowiedź ministra spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Donalda Tuska, pana Bartłomieja Sienkiewicza. No on tam scharakteryzował Polskę, że to jest państwo, które istnieje tylko teoretycznie, a tak naprawdę to jest HD i kamieni kupa. No jak na urzędującego ministra spraw wewnętrznych, no to takie szczere wyznanie jest trochę kompromitujące. A on niewątpliwie było szczere, bo on nie sądził, że poza jego rozmówcą ktokolwiek będzie o tym wiedział.
W związku z tym było szczere. No i wskutek tej kompromitacji działaczy Platformy Obywatelskiej nastąpiła podmianka. W 2015 roku nastąpiła podmianka na pozycji lidera sceny politycznej. Jak pamiętamy, pan prezydent Bronisław Komorowski pół roku wcześniej był pewien, że nie ma z kim przegrać tych wyborów prezydenckich w 2015 roku, a pół roku później przegrał i to z kim? Z panem Andrzejem Dudą, o którym wcześniej nikt w Polsce nie słyszał jako o polityku samodzielnym, więc byliśmy świadkami cudów, przy których cud w Kanie Galilejskiej to w ogóle nie zasługuje na uwagę. No i zmienił się prezydent. Nawiasem mówiąc, pan Andrzej Duda był wyznaczony na to stanowisko, wysunięty przez naczelnika państwa Jarosława Kaczyńskiego, a w jesiennych wyborach wygrało Prawo i Sprawiedliwość i utworzyło, późną jesienią utworzyło rząd z panią Beatą Szydłą na fasadzie. Panią Beatą Szydło. Pani Beata Szydło no, ma same zalety, składa się z samych zalet. Ja wszystkich nawet nie jestem w stanie tu wymienić, ale na jedną chciałem zwrócić uwagę. Otóż ona jest absolwentką Szkoły Liderów przy Departamencie Stronu. Nie ona jedna zresztą, bo z wyjątkiem może Lecha Kaczyńskiego i Jarosława Kaczyńskiego, to wszyscy inni politycy zajmujący czołowe stanowiska w państwie, poczynając od Mieczysława Rakowskiego, premiera, jeszcze u schyłku komuny, byli absolwentami tej Szkoły Liderów. Ta Szkoła Liderów, to ponad podziałami politycznymi, ta Szkoła Liderów to jest bardzo ciekawa szkoła, dlatego że nie można tam się tak zapisać, przyjść z ulicy i się zapisać, tylko kandydatów do tej szkoły wyłuskują ambasady amerykańskie w poszczególnych krajach. I na stronie internetowej ambasady amerykańskiej w Warszawie można przeczytać, czego tam się ci absolwenci uczą. Otóż oni się uczą uwzględniania interesu Stanów Zjednoczonych wtedy, kiedy już zajmą tam odpowiedzialne stanowiska we własnych krajach. Więc nic dziwnego, pani Szydło była tym liderem, że tak powiem, i tu naczelnik państwa te jej niewątpliwe zalety dostrzegł. Ale jeszcze pani Szydło nie zdążyła nic zrobić. Ba, nawet nic nie zdążyła powiedzieć, co ona tu będzie robiła. A już od początku 2016 roku Komisja Europejska, na czele której stały wtedy dwa owczarki niemieckie, mianowicie Jan Claudius Juncker i Franciszek Timmermans, uruchomiła wobec Polski taką bezprecedensową procedurę, bo jeszcze nigdy w stosunku do żadnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej taka procedura nie została wszczęta, procedurę badania stanu demokracji. No, widać było, że Niemcy nie pogodziły się z tym, że Polska wyszła spod ich kurateli, pod kuratelę amerykańską i podjęły próbę, zresztą kontynuowaną do dnia dzisiejszego w postaci tej wojny hybrydowej, która się wtedy zaczęła, odzyskania tutaj kontroli nad państwem polskim. Ta walka o demokrację, bo najpierw walczyliśmy o demokrację, zakończyła się, jak państwo pamiętacie, w grudniu 2016 roku Ciamajdanem, tak zwanym Ciamajdan, to w Sejmie tam się kotłowali, no ale to się nie udało i od lutego, właściwie od marca 2017 roku już nie walczymy o demokrację, znaczy walczymy oczywiście, ale nie przede wszystkim. Przede wszystkim walczymy o praworządność i do dzisiejszego dnia praworządność jest tu pretekstem do szantażu finansowego wobec Polski prowadzonego przez instytucje Unii Europejskiej, obsadzone, tak jak mówię, przez rozmaite owczarki niemieckie. Na Ukrainie, kiedy ten porządek lizboński został wysadzony w powietrze,
No to okazało się, że nie ma żadnego porządku politycznego w Europie, ani jałtańskiego już nie ma, a tego też nie ma, bo został wysadzony w powietrze. Więc zimny ruski czekista Putin wykorzystał to do oskubania Ukrainy. Przejął Krym i otworzył w organizmie państwowym Ukrainy taką krwawiącą ranę, przez którą siła tego państwa tam wyciekała, czy miała wyciekać, w postaci tych dwóch zbuntowanych obwodów Ługańskiego i Donieckiego. I to zapoczątkowało taki stan ni pokoju, ni wojny między Ukrainą i Rosją. Proszę zwrócić uwagę, że teraz nawet utrzymujemy stosunki dyplomatyczne. Polska na przykład nie jest w stanie wojny z Rosją. Ambasador rosyjski urzęduje w Warszawie, ambasador polski urzęduje w Moskwie, podobnie jak amerykański ambasador i rosyjski w Waszyngtonie. Krótko mówiąc, dlatego nazywam to dziwną wojną. Bo kiedy na przykład Niemcy wypowiedziały wojnę Sowietom w 1941 roku, no to ambasador Schulenburg wręczył ministrowi Mołotowowi akt wypowiedzenia wojny. Minister Mołotow, on się potem tego szalenie wstydził, ale tak mu się wyrwało, chyba na to nie zasłużyliśmy. Tak powiedział. Potem się bardzo tego wstydził, no ale już trudno, co się powiedziało, to się powiedziało. Proszę Państwa, i taki stan ni pokoju, ni wojny w stosunkach między Rosją i Ukrainą trwał aż do ubiegłego roku. W ubiegłym roku do Europy przyjechał prezydent Joe Biden. Dlaczego mówię Joe? Bo Joe to znaczy Joe. Amerykanie mają taką manierę, że tak był Jimmy na przykład Carter, czyli Kubuś Carter, był Willuś Clinton, Bill Clinton, czyli Willuś Clinton, równe chłopy takie tak się nazywają. Reagan tylko normalnie się nazywał, a inni to już nie. Więc przyjechał Joe Biden do Europy i odbył wiele rozmów z rozmaitymi osobistościami europejskimi. Między innymi przeprowadził dwie wielogodzinne rozmowy z zimnym ruskim czekistą Putinem. W ciągu wielogodzinnej rozmowy to można sobie dużo rzeczy powiedzieć, no ale nie wiemy, co sobie powiedzieli obydwaj rozmówcy. Ja bym bardzo dużo dał za to, żeby się dowiedzieć, co właściwie prezydent Biden Putinowi powiedział. Dlatego, że po tych rozmowach zaczęło gwałtownie rosnąć napięcie w stosunkach między Rosją i Ukrainą i armia rosyjska, wojsko rosyjskie zaczęło się koncentrować wzdłuż granic Ukrainy. Więc coś musiał prezydent Biden Putinowi powiedzieć. On zresztą zaczął licytować tam w górę, poza ustaleniami takimi dokonanymi w 1997 roku, bo jak Państwo pamiętacie, państwa środkowej Europy zostały przyjęte do NATO, między innymi Polska, w 1999 roku. Ale wtedy już było wiadomo, w 1997 roku było wiadomo, że tak będzie i Rosjanie się nie sprzeciwiali temu. Tylko w Paryżu w 1997 roku zostało zawarte porozumienie amerykańsko-rosyjskie dotyczące tak zwanych środków budowy zaufania. Chodziło między innymi o to, bo tam wiele było postanowień, ale między innymi o to, że zachodnia broń jądrowa nie będzie przesuwana na wschód od dawnej granicy niemiecko-niemieckiej. NRD już nie istniało, ale ta granica jeszcze wirtualnie istnieje do dzisiaj. Na wschód od tej granicy broń jądrowa zachodnia nie powinna być przesuwana. Proszę Państwa, no i ten gwałtowny wzrost napięcia doprowadził do wybuchu wojny, to znaczy rozpoczęcia specjalnej operacji wojskowej, jak to Putin nazywa, czyli inwazji wojska rosyjskiego na Ukrainę. Rosjanie chyba nie wzięli pod uwagę tego, że armia ukraińska, która w 2014 roku praktycznie w ogóle nie stawiała oporu, Krym został zajęty bez jednego wystrzału. No to teraz stawiła skuteczny opór.
Amerykanie ją uzbroili po zęby i podnieśli poziom wyszkolenia. Razem z Anglikami podnieśli poziom wyszkolenia. Putin powiedział, jakie są cele tej operacji wojskowej. Dwa. Demilitaryzacja Ukrainy i denazyfikacja Ukrainy. Demilitaryzacja to znaczy doprowadzenie do tego, żeby Ukraina wyrzekła się, i to pod gwarancjami innych państw, że nie będzie próbowała przystąpić do NATO. To jest, no, przełożeniem na język ludzki, znaczenie z tego słowa demilitaryzacja. No i denazyfikacja to, że tam nie będzie dominującą ideologią na Ukrainie ten taki, no, dosyć ponury nacjonalizm, jak banderyzm. Nie wiem, dlaczego Rosjanom na tym zależało, ale no tak przynajmniej powiedział. Proszę Państwa, w tej chwili wojna na Ukrainie przechodzi, takie można odnieść wrażenie, przechodzi w fazę przewlekłą. Już nikt nie liczy na jakieś efektowne zakończenie, przechodzi w fazę przewlekłą. Takim znakiem tego jest zmiana generała, który dowodzi tymi operacjami na Ukrainie, generał Sirokin. On jest znany z tego już w Syrii. Tam wojował i doprowadził do, że tak powiem, dosyć dużego osłabienia aktywności nieprzyjaciół tych syryjskiego prezydenta Asada. Dosyć brutalnymi metodami. No i Rosja prowadziła początkowo, teraz właśnie się to zmienia, Rosja początkowo prowadziła na Ukrainie dziwną wojnę. Bo jak jest prawdziwa wojna, to co się dzieje? W pierwszej kolejności niszczone są ośrodki kierowania państwem. Podobnie jak infrastruktura energetyczna, tam kolejowa, komunikacyjna, w ogóle to wszystko. Po to, żeby to państwo nie było zdolne do prowadzenia wojny, żeby było kierowanie państwem, żeby było zdezorganizowane, no i żeby nie było czym kierować. Tymczasem na Ukrainie tak nie było. Ośrodki kierowania państwem ukraińskim nie były atakowane, podobnie jak infrastruktura. Najlepszą ilustracją tego była pielgrzymka naczelnika państwa Jarosława Kaczyńskiego z luksusową salonką do Kijowa. On tam pojechał i wrócił i nikt go nie zaczepiał. Pociągi kursowały normalnie. O teraz sytuacja jest inna. Ba, najlepszą ilustracją dziwności tej wojny było to, że przez terytorium ukraińskie przebiega gazociąg, z którego Ukraina czerpie rosyjski gaz, tłoczony w ilości ponad 100 milionów metrów sześciennych na dobę. No i oczywiście Ukraina nie płaci za ten gaz. Rosjanie pod tym pretekstem zakręcili kurek. Ale ten gazociąg obsługuje Węgry i Słowację. No i w związku z tym Viktor Orban zapłacił po prostu za Ukrainę, to Rosjanie odkręcili kurek, gaz nadal płynie. Teraz sytuacja się zmieniła. Teraz Rosjanie już nie prowadzą żadnych efektownych takich działań militarnych, tylko systematycznie niszczą infrastrukturę, na razie energetyczną, ale przyjdzie kolej, przypuszczam, na inną, żeby w ten sposób doprowadzić czy osłabić zdolności Ukrainy do prowadzenia wojny w momencie, kiedy te rezerwy zmobilizowane zostaną przeszkolone i wkroczą do akcji. Proszę Państwa, ta wojna, okazało się, że ta wojna jest trudna dla Rosji. No, tu nie trudno to zrozumieć. Rosja prowadzi na Ukrainie wojnę nie przeciwko Ukrainie, tylko wojuje z całym Sojuszem Północnoatlantyckim, ze Stanami Zjednoczonymi na czele. No to jest trudna wojna. Sojusz Północnoatlantycki nie uczestniczy tylko w bezpośrednich działaniach militarnych, chociaż takie pomysły się pojawiały, tylko wspiera Ukrainę finansowo, wywiadowczo, propagandowo,
no i wojskowo przesyłając broń, amunicję i tak dalej. Bez tej pomocy Ukraina nie byłaby w stanie tej wojny kontynuować. No teraz jest, można powiedzieć, już nie na kroplówce finansowej Zachodu, tylko na transfuzji po prostu finansowej Zachodu. Inwazja rosyjska na Ukrainę wywołała w wielu środowiskach takie pryncypialne oburzenie. Jak to Putin został uznany przez Senat Stanów Zjednoczonych za zbrodniarza wojennego, no i tam pani Cholecka w rządowej telewizji, to już tam nie znajduje słów potępienia dla niego, ale musimy, żebyśmy zachowali, że tak powiem, tu proporcje, to musimy się cofnąć w czasie do kryzysu karaibskiego. Kryzys karaibski w 1962 roku rozpoczął się od tego, że w 1959 roku Fidel Castro obalił kubańskiego prezydenta Fulgencio Batistę, no i objął władzę i na dzień dobry znacjonalizował wszystkie amerykańskie przedsiębiorstwa, które na Kubie robiły kokosowe interesy. No trudno, żeby się to w Ameryce podobało, prawda? Więc w 1961 roku nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych został John Kennedy i John Kennedy zgodził się, wyraził zgodę, pozwolił Centralnej Agencji Wywiadowczej na przeprowadzenie tajnej operacji, która miałaby na celu przywrócenie na Kubie prawa i porządku. No i ta tajna operacja przybrała postać inwazji w Zatoce Świń, ale się nie udała. Jednak Fidel Castro się trochę wystraszył, bo ta się nie udała, ale następna może się udać, więc na wszelki wypadek zacieśnił stosunki z Sowietami. A Chruszczow wykorzystał tę okoliczność, żeby natychmiast zainstalować na Kubie 90 mil od Stanów Zjednoczonych sowieckie rakiety z głowicami jądrowymi. Zwracam Państwa uwagę na to, że Kuba była suwerennym państwem, tak samo jak Ukraina. Mogła się przyjaźnić z kim chciała. Mogła na własnym terytorium instalować taką broń, jaką jej się podobało. Ale co zrobił prezydent Kennedy? A zarządził ścisłą morską blokadę Kuby, co świat postawiło na krawędzi wojny nuklearnej. Ale wszystko zakończyło się wtedy wesołym oberkiem, bo tam bezpieczniacy utrzymywali z jednej i z drugiej strony kontakty i się tam wynegocjowany został taki kompromis, że Chruszczow wycofał rakiety z Kuby, a prezydent Kennedy wycofał rakiety amerykańskie z Turcji, też leżące bardzo blisko granicy sowieckiej. No to taki kompromis i świat został uratowany, świat odetchnął z ulgą. Można zatem powiedzieć, że wojna na Ukrainie polega na tym, że Stany Zjednoczone i Sojusz Północnoatlantycki wojują tam z Rosją do ostatniego Ukraińca. Do ostatniego Ukraińca. Dlaczego można tak powiedzieć? Dlatego, że kiedy przybył z pielgrzymką do Kijowa amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin, taki murzyn potężnie zbudowany, no to otwartym tekstem szczerze powiedział, że celem tej wojny jest osłabienie Rosji. Myśmy myśleli, że chodziło o dobro Ukraińców, a tu okazuje się, że wcale nie. Ukraińcy nie mają z tym nic wspólnego. No, mają w tym sensie, że tam giną i że Ukraina jest niszczona i że uciekają, gdzie pieprz rośnie, między innymi do Polski, ale tak naprawdę to nie. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, wojna sprawia wrażenie, że przechodzi w stan przewlekły. W związku z tym możemy sobie postawić pytanie, bo tak jak mówię, każda wojna kończy się pokojem, więc możemy sobie postawić pytanie, jaki wynik byłby z naszego egoistycznego polskiego punktu widzenia stosunkowo najkorzystniejszy. Mówię stosunkowo, bo to tak żerowanie na cudzym nieszczęściu to jest nieładne, ale państwo ma to do siebie, że robi rzeczy nieładne, jeżeli tylko to jest konieczne, to się nazywa racją stanu. To właśnie, że jak się robi rzeczy nieładne, które zwykły człowiek nie powinien robić bez, że tak powiem, utraty przyzwoitości, to państwo to robi i to się nazywa racja stanu.
Więc z punktu widzenia polskiej racji stanu, jakie rozwiązanie byłoby najkorzystniejsze? Mamy tutaj trzy możliwości. Pierwsza, że Ukraina odniesie zwycięstwo. Ale tu mamy program minimum i program maksimum. Prezydent Zełenski mówi, że to jak Rosjanie zostaną wyparci ze wszystkich tam terytoriów ukraińskich, łącznie z Krymem, no to będzie zwycięstwo. Ale Lloyd Austin idzie dalej. Mówi, celem wojny jest osłabienie Rosji. I szef wywiadu ukraińskiego precyzuje, co ma na myśli. Że chodzi o zdemilitaryzowanie europejskiej części Rosji. No, to nie wyobrażam sobie, żeby było to możliwe, jeżeli ukraińska załoga nie obsadziłaby Kremla i nie przejęła wszystkich aktywów Federacji Rosyjskiej, łącznie z arsenałem jądrowym. No i jakbyśmy wtedy, jak to wygląda z naszego punktu widzenia, mielibyśmy za naszą wschodnią granicą potężne mocarstwo nuklearne. No to czulibyśmy się trochę przytłoczeni tym sąsiedztwem. Myślę, że byśmy się czuli przytłoczeni tym sąsiedztwem, tym bardziej, że mamy w tej chwili no, kilkumilionową diasporę ukraińską w Polsce. No to nie jest najszczęśliwsze rozwiązanie. Bo proszę Państwa, jakie państwo jest silne? Jaka jest definicja tego? Państwo silne to takie, które ma sąsiadów słabszych od siebie. A tu byśmy mieli potężne mocarstwo nuklearne, więc Polska by spadła o kilkanaście punktów, jeśli chodzi o pozycję państwa silnego. Stałaby się państwem słabym, bo jaka jest definicja państwa słabego? A no tak, to jest takie państwo, które ma sąsiadów silniejszych od siebie. No my mielibyśmy aż kilku sąsiadów silniejszych od siebie. Więc to nie jest najlepsze rozwiązanie. Druga możliwość jest taka, że Ukraina przegra. To znaczy, że Rosja okupuje całe terytorium ukraińskie i ustanowi w Mińsku, znaczy nie w Mińsku, przepraszam, w Kijowie, jakiś marionetkowy rząd, być może z prezydentem Janukowyczem, który tam już przebiera nogami. Teraz może już tak nie przebiera, ale początkowo przebierał nogami, żeby wrócić na stanowisko prezydenta. No i jak z tego punktu widzenia oceniać nasze preferencje? No też niedobrze, bo byśmy mieli armię rosyjską na całej wschodniej granicy. No też niedobrze. I trzecia możliwość, że Ukraina ani nie wygra, ani nie przegra. Ta możliwość wydaje mi się najbardziej prawdopodobna. Oto nie dalej jak przedwczoraj pani Ursula von der Leyen, która prowadzi tę wojnę hybrydową teraz przeciwko Polsce, powiedziała, że Ukraina potrzebuje takiej no, transfuzji finansowej, bo nie kroplówki, trudno to nazwać kroplówką, w wysokości 4 miliardów euro miesięcznie. To chyba nawet nie licząc dostaw broni. I że Unia Europejska, owszem, może, ale tylko 1,5 miliarda. No a resztę kto wyłoży? No, nie wiemy, jakiś nieznany wielbiciel by mógł to zrobić, ale to jeszcze na razie się nie zgłosił. Warto w związku z tym zwrócić uwagę, że Stany Zjednoczone bardzo intensywnie Ukrainie pomagały i pomagają. Ale jak niedawno, chyba miesiąc temu, ujawnił sekretarz takiej organizacji międzynarodowej, która się zajmuje przepływami złota na międzynarodowym rynku, on napisał otwartym tekstem, że Stany Zjednoczone już w 2015 roku wzięły na przechowanie ukraińskie rezerwy złota wartości 12 miliardów dolarów. A wcześniej wzięły na przechowanie ukraińskie rezerwy walutowe. I proszę zwrócić uwagę, że wartość pomocy amerykańskiej dla Ukrainy to jest, mieści się w tych widełkach. To tylko Polska za darmo pomaga.
I jak się pochwalił pan premier Morawiecki, wartość polskiej pomocy dla Ukrainy, co nie obejmuje uchodźców oczywiście, sięga, stanowi równowartość 1% produktu krajowego brutto. 1% PKB to jest mniej więcej, w przeliczeniu na liczby bezwzględne, 26-27 miliardów złotych. Mniej więcej tyle. No i to jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. A inflację mamy już prawie dochodzącą do 20%. Proszę Państwa, no jeszcze jeden czynnik trzeba wziąć pod uwagę. Raz, że na razie nie ma tych chętnych do wyłożenia 4 miliardów miesięcznie. A drugi czynnik, że w Stanach Zjednoczonych zbliżają się wybory cząstkowe do Izby Reprezentantów Kongresu. I w tych wyborach duże szanse mają kandydaci Partii Republikańskiej. Może być w rezultacie taki efekt, że Partia Republikańska zdominuje Izbę Reprezentantów Kongresu. Co oczywiście może rzutować na politykę zewnętrzną Stanów Zjednoczonych, bo musimy pamiętać o jednej rzeczy, że w Ameryce jest dosyć ścisły rozdział, ścisły rozdział władzy wykonawczej. Kto inny sprawuje władzę wykonawczą, a kto inny ma klucz do kasy. I klucz do kasy ma Kongres. Więc prezydent Stanów Zjednoczonych ma ogromną władzę, ale pod jednym warunkiem, że Kongres mu da pieniądze. Bo jak mu nie da, no to ma tyle władzy, co i my. Może groźnie kiwać palcem w bucie wtedy. Więc, a przedstawiciele Partii Republikańskiej już teraz mówią, że no, oni są zwolennikami ograniczenia pomocy dla Ukrainy albo nawet no, zaprzestania. Bo to jest jednak kosztowne. Zresztą już rezerwy zostały wzięte na przechowanie i, że tak powiem, zrealizowane. Więc Amerykanie tacy są. To nie, no, każde państwo takie jest. Więc to akurat oni nie są pod tym względem wyjątkiem. I proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz, która no też 2 dni temu się wydarzyła, mianowicie doszło do bezpośredniej rozmowy amerykańskiego sekretarza obrony Lloyda Austina z ruskim ministrem obrony Sergiuszem Szojgu. Nie wiadomo, co tam, o czym tam rozmawiali. Jedno tylko wiadomo, to ten Lloyd Austin powiedział, że uznali obydwaj za potrzebne utrzymywanie łączności, kanałów łączności między Stanami Zjednoczonymi i Rosją. No, to może oznaczać, że coś się szykuje. A co się może szykować? Wyraziła to niedawno ambasadoressa Stanów Zjednoczonych przy NATO. Powiedziała, że wśród możliwych możliwości jest i ta, że nastąpi zamrożenie konfliktu na Ukrainie. Co to znaczy zamrożenie konfliktu? No to, że wszyscy zostaną tam, gdzie są. I się już nie będą posuwać ani w jedną, ani w drugą stronę. Co to oznacza? To oznacza nic innego jak rozbiór Ukrainy. Czyli odcięcie od Ukrainy tych uprzemysłowionych wschodnich obwodów i całego wybrzeża Morza Czarnego, być może również z Odessą. No, z punktu widzenia Ukrainy to jest katastrofa. To jest katastrofa. Natomiast z naszego punktu widzenia to tak nie wygląda. Trochę lepiej to wygląda. Dlaczego? Dlatego, że mielibyśmy za naszą wschodnią granicą Ukrainę, która nienawidzi Rosji. Bez żadnej naszej zachęty. Nienawidzi Rosji i chętnie by ją się rzuciła jej do gardła. Ale jednocześnie Ukrainę, która nie jest już w stanie w jakimś przewidywalnym okresie 100 lat czy tam 50 wybić się na mocarstwowość. Nie jest w stanie. Przeciwnie, sytuacja Ukrainy wymagałaby, nie wiem w jakim stopniu, ale wymagałaby polskiej życzliwości, żeby tam ta sytuacja była jakaś normalna.
No to z naszego punktu widzenia jest idealna sytuacja. Oczywiście jak na Garbatego, ale idealna sytuacja. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że proszę Państwa, żeby pokazać, że interes Ukrainy państwowy i interes państwowy Polski nie są identyczne. Że błędem jest stawianie znaku równości, tak jak to robią niektórzy gorliwcy z rządu, że to tam my tu mamy, no, pan prezydent Duda, zresztą nie tylko z rządu, pan prezydent Duda to w ogóle 3 maja powiedział, że Polska się powinna zlać z Ukrainą, potem ktoś mu tam coś wyperswadował, jakiś ktoś starszy i mądrzejszy i pan prezydent Duda zmienił zdanie, 2 tygodnie później już powiedział, że granica polsko-ukraińska nie powinna dzielić, tylko łączyć. No dobrze, ale żeby łączyła, to przynajmniej musi istnieć, bo inaczej to by nie mogła nawet łączyć, więc musi, no to już ktoś tam mu wyperswadował to. Proszę Państwa, nasi umiłowani przywódcy, zresztą nie tylko ci teraz rządzący, ale i ci, którzy poprzednio sprawowali rządy, niestety to się powtarza z ekipy na ekipę, że nie są w stanie wykorzystać rozmaitych okazji do załatwienia ważnych interesów państwowych polskich. Podam przykład z roku 2001, kiedy prezydentem był Aleksander Kwaśniewski, a premierem Leszek Miller. Wtedy Polska wysłała kontyngent wojskowy do Iraku, bo prosił nas o to prezydent Bush, nasz sojusznik. Oto taką prośbę to trzeba spełnić, bo jak my o coś go byśmy poprosili, to on też by nam pokazał gest Kozakiewicza, więc to trzeba być grzecznym. Ale jak jesteśmy grzeczni, jak spełniamy prośby, to możemy poprosić, zwrócić się do prezydenta Busha z prośbą wzajemną, właściwie z 2 prośbami wzajemnymi. Ja to mówiłem wtedy, że powinna Polska wykorzystać tę sytuację, skoro już tu spełniła prośbę, żeby poprosić Stany Zjednoczone o zgodę na militarną konwersję polskiego długu zagranicznego. Wtedy wierzycielami Polski były wyłącznie państwa należące do NATO. Już inne zostały spłacone, a tylko te były wierzycielami Polski. Militarna konwersja polegałaby na tym, że za ich zgodą, zamiast płacić im raty, to my byśmy to przeznaczyli, te pieniądze, na modernizację sił zbrojnych polskich. No tam trzeba było coś u nich kupić, żeby tam im też jakieś łapówki dręczyć przy okazji, ale można by było przy tej okazji wpompować ładnych parę miliardów w polski przemysł zbrojeniowy. A tak to, no ale pan prezydent, a druga prośba to, żeby Stany Zjednoczone nam obiecały, nawet bez ostentacji, że nie będą na Polskę wywierały żadnych nacisków w sprawie żydowskich roszczeń majątkowych. Niech tam Żydzi hałasują, to nie chodzi nam o to, żeby tam zabronić Żydom hałasowania. Najwyżej my byśmy hałasowali jeszcze głośniej, ale żebyśmy wiedzieli, że za tymi hałasami żydowskimi nie pójdą amerykańskie naciski, bo z hałasami sobie poradzimy, ale nacisków amerykańskich możemy nie wytrzymać. No, ale nikt z takimi propozycjami nie wystąpił wtedy do prezydenta Busha. A on przecież nie był prezydentem Polski i nie miał obowiązku dbać o polskie interesy. A może byście Grzybka, może Ogóreczka, może to nie. Ja sam nie byłem pewien, czy ja mam rację. Czy w ogóle można tak rozmawiać z Amerykanami? Ale jak byłem w Instytucie Polityki Światowej w Waszyngtonie, to tam rozmawiałem z szefem tego instytutu i zapytałem go, czy to było, czy te propozycje byłyby realistyczne jego zdaniem. On tam coś o polityce amerykańskiej musi wiedzieć. No i on mówi, co do tej pierwszej prośby, to było do załatwienia. Ta konwersja militarna była do załatwienia, bo wtedy Stany Zjednoczone na operację, na misję stabilizacyjną i operację pokojową w Iraku i Afganistanie wydawały $300 milionów dziennie. Dziennie. Więc tych
paru miliardów dla Polski, to nikt by nawet nie zauważył w tym wszystkim. Więc ten szef Instytutu Polityki mówi, to do załatwienia była ta sprawa. Tam z tymi Żydami to mówi, no to trudniejsza by była, bo to musicie państwo sobie zdawać sprawę, jak potężne i wpływowe jest żydowskie lobby w Stanach Zjednoczonych. Trudniejsza sprawa była, ale mówi, trudne sprawy też trzeba podejmować. No to uzyskałem potwierdzenie z najlepszego źródła, że z Amerykanami można w ten sposób rozmawiać. No a teraz co się stało? Prezydent Biden wielokrotnie publicznie deklarował, że Stany Zjednoczone mają intencję wzmocnienia wschodniej flanki NATO. My jesteśmy na wschodniej flance NATO przecież. Już wschodniejszej być nie może. Jednocześnie Sejm uchwalił ustawę o obronie ojczyzny, która przewiduje między innymi rozbudowę polskich sił zbrojnych do 300 tysięcy żołnierzy. Co z tego wynika? Że te 200 tysięcy dodatkowe ktoś musi uzbroić. Trzeba uzbroić. I to nie tylko w broń strzelecką, ale w ciężką broń trzeba uzbroić. I skoro prezydent Stanów Zjednoczonych deklaruje intencję wzmocnienia wschodniej flanki NATO, to polski prezydent powinien powiedzieć, ekscelencjo, to świetnie się składa. My tu mamy pomysł, jak do tego doprowadzić, żeby Stany Zjednoczone sfinansowały uzbrojenie tych 200 tysięcy dodatkowych żołnierzy, to wschodnia flanka NATO zostanie natychmiast wzmocniona. No, być może, że prezydent Biden by powiedział, nie, 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 proszę pana, ekscelencjo, 200 tysięcy to nie, ale 100 tysięcy to możemy rozważyć. No to warto się i po to schylić, prawda? Tymczasem pan prezydent Duda nic takiego nie zaproponował. Nic takiego nie zaproponował. W rezultacie zadowolił się, że prezydent Biden w Warszawie go poklepał po plecach, tam na Zamku Królewskim. W ogóle pan prezydent Duda jest wyjątkowo nieśmiały, muszę powiedzieć. On tylko sprawia wrażenie takiego tutaj zdecydowanego, a tak naprawdę to jest wyjątkowo nieśmiały. I podam przykład całkowicie prawdziwy. W 2018 roku pan prezydent Duda był w Białym Domu i tam odbył 20-minutową rozmowę w cztery oczy z prezydentem Trumpem. Tego samego wieczora w ambasadzie polskiej w Waszyngtonie było przyjęcie z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości i pan prezydent był na tym przyjęciu. Od razu się takie kółko tam koło niego uformowało, no i no wiem z najlepszego źródła, z pierwszej ręki, jak to było. I ktoś tam z tego kółka zapytał go, czy podczas tej 20-minutowej rozmowy w cztery oczy poruszana była sprawa ustawy 447. No wtedy to było wstrząsające rzecz. Dopiero co była uchwalona, podpisana przez prezydenta Trumpa. Pan prezydent Duda powiedział, że nie. No to został zapytany, dlaczego nie? Odpowiedział, że dlatego, że strona amerykańska tego nie zaproponowała. Państwo rozumiecie, no to nieśmiały jest pan prezydent Duda. Wolelibyśmy, żeby był trochę śmielszy, ale to nie w taki sposób, że tutaj opowiedział nam, że prowadził jakieś rozmowy, żeby w Polsce była broń jądrowa. Nie wiem, z kim rozmawiał, bo Departament Stanu natychmiast to zdementował, że nic o tym nie wie. Więc być może, że prezydent Duda rozmawiał, nie, no nie wiem z kim, już nie będę się z niego natrząsał, ale w każdym razie to tak wygląda. No i jeszcze jedna rzecz, że nasi umiłowani przywódcy, i to ten wyskok prezydenta Dudy to był z tej samej kategorii, czasami sprawiają wrażenie, jakby już nie mogli wytrzymać, żeby nie tylko Ukraina, ale również Polska została wkręcona w maszynkę do mięsa. Na szczęście na razie nas to ominęło, bo w 1939 roku to Anglicy nas wkręcili w maszynkę do mięsa. A to, że Hitler ze Stalinem obracali korbą, to niczego nie zmienia, to nie zmienia sytuacji. Teraz Putin tam obraca korbą, ale to na razie my w maszynkę do mięsa nie jesteśmy wkręceni. Tymczasem były takie próby dosyć niebezpieczne. Pierwsza to była samolotami, które Polska miała Ukrainie przekazać.
jak Państwo pamiętacie, Departament Stanu nam pozwolił na to, ale jednocześnie z naciskiem podkreślił, że to będzie suwerenna decyzja Polski. Co to znaczy? Że, no, to znaczy, że Stany Zjednoczone nie mają z tym nic wspólnego. To Polska tutaj tak sobie wykombinowała. No i tu ludzie pobożni wierzą w to, utrzymują takie przekonanie, że Matka Boska się o nas zatroszczyła, postanowiła obronić nas przed nami samymi i natchnęła pana ministra Rau, ministra spraw zagranicznych, żeby on wystąpił z trochę zmodyfikowaną propozycją. Minister Rau powiedział, że dobrze, Polska przekaże te samoloty, ale one najpierw polecą do amerykańskiej bazy lotniczej w Ramstein w Niemczech, a jak już tam dolecą, to niech Amerykanie podejmą suwerenną decyzję, co tam dalej z nimi zrobić. No i Departament Stanu, który dzień wcześniej nam pozwolił, oświadczył, że ten pomysł nie był z nimi konsultowany, a w ogóle jest niedorzeczny. No nie wiedzieliśmy, dlaczego jest niedorzeczny. Następnego dnia wyjaśnił to przedstawiciel Pentagonu, że jest ryzykowny. Państwo rozumiecie, jak Polska by przekazała, to nie ma ryzyka, a jak Stany Zjednoczone, to jest. Drugi taki pomysł to narodził się w głowie naczelnika państwa, jak pojechał do Kijowa salonką, no i tam ogłosił, że jego zdaniem to należałoby wysłać uzbrojoną po zęby pokojową misję NATO na Ukrainę. Kolega Macierewicz powtórzył to chyba dwa dni temu. No, to by oznaczało, że Polska również wchodzi w bezpośrednie działania militarne na Ukrainie. Na szczęście sekretarz NATO Stoltenberg jeszcze tego samego dnia zdementował to, powiedział, że NATO nie jest stroną tego konfliktu, nie zamierza nią być. No więc wydawało się, że już wszystko zakończyło się wesołym obarkiem, ale nie. Kilka dni później pani Psaki, rzeczniczka Białego Domu, powiedziała, że ta sprawa będzie rozważana. No to by skóra ścierpła, bo jak Amerykanie rozważają coś takiego, to znaczy, że próbują wykorzystać tę okazję, żeby również nas wkręcić w maszynkę do mięsa. Proszę Państwa, warto jedną rzecz przypomnieć. Otóż, bo to dawne czasy, więc nie wszyscy pamiętają, za prezydenta Dwighta Eisenhowera Stany Zjednoczone miały do pewnego momentu prawie monopol na broń jądrową. I w związku z tym amerykańska doktryna wojenna, która się nazywała doktryną zmasowanego odwetu, głosiła, że walimy ze wszystkiego, co mamy, kto przeżyje, ten wygrał. Tak po chamsku można ją streścić. Ale na początku lat 60. okazało się, że Sowieci jednak rozbudowali arsenał swój nuklearny i że nikt nie przeżyje. W związku z tym sekretarz obrony w administracji prezydenta Kennedy'ego, a potem prezydenta Johnsona, Robert McNamara, sformułował nową doktrynę wojenną, która się nazywa doktryną elastycznego reagowania. Znowu tak po chamsku można ją streścić tak, że haratamy się, owszem, ale na przedpolach, taktownie oszczędzając nawzajem własne terytoria. I proszę zwrócić uwagę, że od 1965 roku wszystkie konflikty to są konflikty o przedpola. Jak najbliżej potencjalnego nieprzyjaciela, jak najdalej od własnego terytorium. Z tego punktu widzenia Ukraina i państwa środkowej Europy, między innymi, idealne przedpole stanowią. Idealne. Dlatego musimy się pilnować. Musimy, tak jak Stefanowi Kisielewskiemu powiedział profesor, kiedy tam dyplom odebrał, to powiedział mu, ty zawsze bardzo uważaj. Więc my musimy zawsze bardzo uważać, żebyśmy się nie dali wkręcić w maszynkę do mięsa. Mam nadzieję, że to się uda i tym optymistycznym wyrazem kończę to swoje wystąpienie.